Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w odcinku, który ostatni w podobnym tonie był mniej więcej rok temu, a mianowicie pokoparkowe karty graficzne nadchodzą. I to jest fakt. Tak jak rok temu raczej opierałem się na swojej, jak później się okazało, dość pochopnej predykcji, ale której nie żałuję, bo jakby wszystko na to wskazywało, tak w tym roku już mówi o tym Tom's Hardware, Videocards i mówi o tym same aukcje na eBayu, o tym mówią, gdzie zaczynają lądować duże ilości pokoparkowych kart graficznych i myślimy trochę o serii 4000, myślimy o nowych kartach graficznych, które nadchodzą, ale warto też moim zdaniem pomyśleć o tym, na co tak naprawdę czekaliśmy przez ostatnie półtora roku, tak? Na pokoparkowe karty graficzne i to, że one zmienią rynek, bo jeżeli tych kart graficznych pokoparkowych zacznie się dużo pojawiać, to nawet jeżeli nie chcecie kupować pokoparkowych kart graficznych, to one obniżą cenę tego, co jest w sklepach. Cena cały czas spada. No tak, tutaj według danych z Videocards jest to tak od 5 do 7% na 2 tygodnie. Więc nieźle to wygląda. Na eBayu te spadki są bardziej spektakularne, od 9 do nawet 20%. No i prawda jest taka, że już Radeony to na przykład możemy dorwać w cenie MSRP, tak? Radeony w cenie MSRP często się już zdarzają, czy to RX 6600, 6500 i 6400 to już w ogóle, natomiast nie są to zbyt udane karty graficzne, no ale 6600, 6700 te radki są już naprawdę w dobrych cenach i to nawet w Polsce. A karty graficzne NVIDIA no, dobijają do tego troszeczkę wolniej. Natomiast no, patrząc na to, że Ethereum spadło o 30-40%, nawet mój widz pod wczorajszym filmem pisał, że no, on już przestał rozbudowywać swoją kopalnię. Na pewno mam dużo kopaczy wśród widzów, chociaż i ja generalnie w każdym filmie dotyczącym cen kart graficznych negatywnie wypowiadam się na temat skutków wpływu kopania na ceny kart graficznych. Natomiast to nie jest, że tak powiem, tylko opinia, to jest tak naprawdę stwierdzenie faktu. Górnictwo ma nadal negatywny wpływ na ceny kart graficznych. Koniec kropka. To jest fakt. Przez to, że jest duży popyt, jest też wyższa cena. Ktoś tym samym torem myślenia może powiedzieć, że no hej, gaming też ma negatywny wpływ na ceny kart graficznych, bo im więcej graczy chce kupić karty graficzne, tym wyższe ceny. No tak, tylko że te karty graficzne są tworzone do grania, a nie niekoniecznie do kopania, tak? No wiadomo, tutaj to już jest tylko i wyłącznie spór opiniowy, natomiast no, można stwierdzić, że faktycznie to górnictwo miało negatywny wpływ na ceny. Teraz zacznie się pozytywny wpływ na ceny. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli rynek byłby zepsuty i ceny w swoim tempie dążyłyby do osiągnięcia cen MSRP, a potem jeszcze niższych, no bo pamiętajmy, że nie ma się już co zachwycać cenami MSRP. Będziemy za niedługo 2 lata po premierze. Jeżeli będziemy mieli premierę serii 4000, to będziemy mieli 2 lata od premiery 3000. I my nie możemy teraz się cieszyć cenami MSRP na serii 3000. My już musimy zacząć mówić o cenach niższych, o cenach, które powinny być poniżej MSRP. Takie ceny powinny nas cieszyć i do takich cen powinniśmy dążyć, a nie cieszyć się cenami MSRP. Natomiast faktycznie te ceny poniżej MSRP mogą być osiągnięte dużo szybciej właśnie dzięki dużej ilości kart graficznych pokoparkowych, które wpłyną na rynek. Podoba mi się to, że już na zagranicznych na zagranicznych portalach widać tego skutki. Jak widzicie, tutaj są wersje Founders Edition 3080 sprzedawane. Nawet jest 3080 Ti za $500, ale to mi wygląda
na jakiś skam, patrząc na cenę, która kosztuje $400 za przesyłkę z Rumunii. Tutaj też jest za $66 przesyłka, więc raczej to nie są jakieś legitne oferty. No ale te dwie za 699 i za 690 wyglądają już całkiem nieźle, gdzie cena MSRP 3080 to $800, więc no, właściwie tutaj jest, że nie ma oficjalnej ceny MSRP. Natomiast no ja bym stawiał, że to jest 800? 3500, więc to tak, to jest jakieś 800. 800, $700. $700 za cenę 3080, tak, bo ja tutaj patrzyłem na 3080 12 GB, więc $700 to będzie oficjalna cena. Więc jest to już cena MSRP i poniżej MSRP za wersję Founders, które zawsze już trochę po premierze są droższe, no ale moim zdaniem przede wszystkim właśnie, no już skończmy gadanie o tym, że te karty będą, bo one faktycznie mogą się pojawić. Warto, natomiast warto się zastanowić nad tym, czy czekamy na serię 4000, na nią oczywiście też warto czekać, ale pamiętajcie, jak ona wyjdzie, bo ja mogę wtedy o tym troszeczkę zapomnieć, ale warto o tym pamiętać, że wychodząc seria 4000 obniży gwałtownie ceny serii 3000. I to nawet jeżeli nie pojawią się modele pokroju 4060, 4050, to mimo wszystko wszystkie karty graficzne powinny pójść w dół. Więc pamiętajcie o tym, żeby nie patrzeć ślepo na najnowsze modele, chociaż one oczywiście są ważne i ci, którzy są zainteresowani serią 4000, jak najbardziej powinni na nią zwracać uwagę. Natomiast cała reszta, która po prostu chce złożyć dobrego kompa, powinna zainteresować się używkami właśnie, nawet nowymi, nawet nie używkami, bo używki w postaci serii 3000, oczywiście, to będą jeszcze karty graficzne w większości na gwarancji, więc pamiętajcie, że jeżeli kupicie taką kartę graficzną z dowodem zakupu i z jeszcze cały czas obecną gwarancją, no to tak naprawdę niewiele ryzykujecie, no bo większość kart graficznych ma 36 miesięcy gwarancji, no a tak jak mówię, za niedługo dopiero będziemy dobijać do 24 miesięcy, a część producentów, jak na przykład Zotac, daje nawet 5 lat tej gwarancji, czyli 60 miesięcy, czyli jeżeli będziecie mieli kartę graficzną z takim okresem gwarancyjnym, no to śmiało możecie ją brać. Oczywiście, jeżeli wszystko jest legitne, czyli dowód zakupu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Warto też oczywiście zastanowić się nad używaną serią 2000, która też powinna już w tym momencie zacząć tanieć i osiągać coraz to lepsze kwoty. Dużo z nas fiksuje się strasznie tematycznie na najnowszych kartach graficznych i na przykład ludzie, którzy składają budżetowe kompy, no to skupiają się na tym, co jest dostępne w sklepie i na przykład biorą GTX z serii 16, tak? Gdzie w analogicznej cenie mogliby już mieć RTX 2060, 2070 i tak dalej, używanego. Warto właśnie pobadać te rejony używanych starszych modeli z serii RTX, czy nawet RX-ów serii 5000, natomiast to nie była zbyt udana seria kart graficznych. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie moja opinia. Tutaj jeżeli ktoś ma RX serii 5000, to może się na ich temat wypowiedzieć. Seria 6000 już bardziej udana, już w cenach MSRP, więc ja tak naprawdę największą swoją opinię jestem w stanie wypowiedzieć na temat RTX-ów, no bo z nimi byłem dużo, dużo bardziej na bieżąco, dużo więcej przeszło ich przez moje ręce, więc jestem tu w stanie, no potrafię w tym temacie, że tak powiem, ale się nie chwalę, tak? Więc jeżeli chodzi o RTX-y, no to warto tutaj też zamiast GTX-ów przypolować nie na starsze RTX-y z tego względu, że one Wam dają DLSS, który naprawdę pomaga wolniej starzeć się takiej karcie graficznej. No, mnie bardzo cieszą te używane karty graficzne. Powiem Wam szczerze, głównie z tego, że jestem ciekawy, co one zrobią z rynkiem. Jak obniżą ceny, jak dużo będzie tych kart graficznych. I powiem Wam szczerze, wbiłem na portale aukcyjne te polskie i tam na razie tego za bardzo nie widać. Jakby u nas wszystko idzie wolniej. Ceny detaliczne w sklepach spadają. U nas
nie bardzo chcą spadać. Spadają ceny na portalach aukcyjnych u nas, nie bardzo chcą spadać. U nas to wszystko będzie trwało dłużej, dlatego też wydaje mi się, że warto rozglądać się na zagranicznych serwisach, zarówno z nowymi, jak i z używanymi kartami graficznymi. No, ja mam nadzieję, że w pewnym momencie tych kart graficznych wypłynie cała masa i faktycznie ceny kart graficznych topną. Zauważalnie, po prostu sklepy będą musiały obniżyć te ceny, nie będzie innej opcji. Z tego prostego względu, że no, zwyczajnie ludzie pójdą i kupią używaną kartę graficzną, która nawet ma jakąś gwarancję, zamiast po prostu przepłacać za to, co aktualnie jest w sklepie. I pod tym względem bardzo mnie to ciekawi, czy to zjawisko zaistnieje. Ja mam nadzieję, że tak, bo tutaj widzimy jego jakby zalążek. Ono może oczywiście być w każdej chwili przerwane, może się skończyć ten proceder, ale wydaje mi się, że on będzie cały czas postępował. Piszcie, co wy myślicie, czy faktycznie możemy się spodziewać tych używanych kart graficznych pokoparkowych, czy raczej to nie nastąpi. A jeżeli możemy się spodziewać, to myślicie, że będzie to duża fala, czy raczej taki malutki przypływ? Piszcie koniecznie, jestem ciekawy waszej opinii na ten temat. No, moja jest taka, że stopniowo będą się te karty pojawiać i będą wpływać na obniżanie cen zarówno używanego sprzętu, jak i tego nowego w sklepach. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że długi weekend mija Wam fajnie, więc życzę Wam oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, reszty długiego weekendu w porządku, jutrzejszej pracy Wam życzę też dobrej jak najbardziej. No i co? Widzimy się jutro w kolejnym filmie, no a potem pojutrze i pojutrze i tak cały czas. Zostawcie suba. O! Dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę pod tym filmem, niech się niesie. Koniecznie napiszcie mi swoją opinię, a jak ktoś wytrwał do tego momentu, technokrację też możecie wrzucić w komentarzu. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!